Nieodparta miłość Chrystusa. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział, czternasty do siedemnastego wersetu. W Biblii często używane są terminy takie jak powinniśmy, musieliśmy, musimy, moglibyśmy. Wraz z tym kładziony jest silny nacisk na fakt konieczności narodzenia się z Boga ponieważ tylko nowe bukłaki mogą pomieścić nowe wino to również do konieczności mocy Ducha Świętego do prowadzenia nas do udziału i radości w tym wszystkim co jest ustanowione z Boga w Chrystusie chciałbym dać proste wyobrażenie miłości Chrystusa jest intymna społeczność między nią a tym nowym niebiańskim systemem, ponieważ zdobywszy zbawienie, jest teraz dostępna dla nas w całości. W miłości Chrystusa jest pewien przymus moc nie do odparcia. Pod tym przymusem zachodzi spontaniczność wzrostu i reakcji. Doświadczyliśmy współczującej miłości Chrystusa nasze serca zostały dotknięte, staliśmy się chrześcijanami, ponieważ wzięła nas w swoje ręce. Jeśli chrześcijańska prawda wdana w życie i właściwie przez nas rozpowszechniana, potrzebujemy zniewalającej miłości Chrystusa, zachęcała. Gdy jeszcze byliśmy na światowych drogach z naszymi grzechami, z wiecznym przeznaczeniem przed nami, to właśnie współczująca miłość Chrystusa zaprowadziła go na śmierć z naszego powrotu. Zwróciła naszą uwagę na niego, rzucając na kolana u jego stóp. Ciekaw jestem, czy my jesteśmy równie dobrze zaznajomieni z nieodpartą mułością. Nieodzowność tego pytania ma zastosowanie tylko do tych, którzy znają tą miłość i jej przenikliwe współczucie. Tak przenika, przyciąga i poucza, że pierwszym skutkiem jest to, że kształtowanie naszych sądów zgodnie z sądami Bożymi, cała historia krzyża jest wciągnięta w tą nieodpartą moc miłości. Jej pierwszym skutkiem jest przymuszenie nas do sprawiedliwych sądów. Tak więc czytamy: Będziemy tak osądzeni. Czy mamy prawo osądzać siebie samych? Jesteśmy skłonni do osądzania innych. Jak łatwo wpadamy w krytycyzm i oskarżenia, lecz jeśli znamy moc miłostusa, sądzimy tylko samych siebie. Jaki osąd powinniśmy przyjąć? Jeśli jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli, mówi werset 14. Dzięki niech będą Bogu za, potężną, za potężne rozciągnięcie korzyści i błogosławień z śmierci Chrystusa. Z pewnością On zm za wszystkich. Nauczanie jest tutaj. Nauczane jest tutaj, że Jego śmierć zawsze wykazuje, że wszyscy byli umarli. Taki był stan każdego z nas. Nie było nawet iskry Bożego życia w nas. Taki właśnie sąd wymusza na nas nieodparta miłość Chrystusa. Że z dala od mocy interwencji właśnie taki jest nasz stan. Śmierć Chrystusa za wszystkich nie wprowadza tam wszystkich. Ona udowadnia, że wszyscy tam są, a zatem taki jest ich stan. Jestem pewien, że to jest dobre, że jesteśmy zmuszani do takiego sądu. Miłość Chrystusa wnosi taki osąd do naszego życia pewien punkt startowy. Z którego możemy iść do przodu w Bożych sprawach. W tym rozważaniu dotknęliśmy naszych słabości. Są one wielkie w do przyjmowania dotkliwego Bożego Sądu nad nami. W liście do Galacjan, do którego odnosi się Paweł, do którego się też my odnosimy, Paweł powiedział, z jestem ukrzyżowany, Galacjan 2, rozdział 20 werset. Tutaj pod nieodpartą miłością Chrystus przystaje nadotkliwy Boży osąd przeciwko niemu. Ponownie mówi w Galacjan 6,14, co za niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Świat tutaj pomniany to nie jest brudny, niemoralny świat pogańskiej ciemności. To jest religijny świat, w którym religijny człowiek się znajduje. Hebrajczyków 10, rozdział 29. Wen religijny człowiek podeptał i zbezpeścił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Ten świat i człowiek z niego pochodzący zostali poddani sądowi Krzyżu. To właśnie religijny charakter tego świata, Odrzucający sąd Boży, i znalazł się świat w konsekwencji tego, jako pozbawionej miłości Bożej, uwalniającego i przyciągającego Chrystusa, który jest w chwale Bożej. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł. I został wzbudzony. Tak mówi drugi list do Koryntian, 5 rozdział 15. Wersja. W tym świecie duchowej i moralnej śmierci zadziałała moc, dzięki której są tacy, którzy. Jak wielkie jest miłosierdzie naszego Boga, który skierował swoją życiodajną moc. Obyśmy za. W poznaniu jej. Najsłodsze pieśni pisma świętego mają swój początek. W świętych duszach, które miały potężne poczucie miłosierdzia Bożego. To miłosierdzie więc oraz moc Boża wraz z miłością Chrystusa zadziałała na naszą korzyść. Chrystus, czyli ostatni Adam, czyli życiodajny duch, to taki jest głową nowego stworzenia i w mocy tej głowy udziela. Życia tym, którzy niegdy byli nieskrępowanie w moralnym upadku przeciw Bogu. W związku z tym mamy następny błogosławiony skutek nieodpartej miłości Chrystusa, że oni mogą żyć przez Niego. Tak więc apostoł Paweł napisał w liście do Filipian, pierwszy rozdział, dwudziesty pierwszy werset, ponieważ dla mnie życiem jest Chrystus. Ten, który umiłował, był również istotą jego życia. Tam, gdzie znana jest nieodparta miłość, tam znane jest uwolnienie od zajmowania się sobą samym. Chrześcijanin w zarysie tej miłości, która przekracza wszelkie poznanie jest centrowane na Chrystusie. Wszyscy od najstarszych do najmłodszych jesteśmy w tej dziedzinie. Testowani. Czy to Ego, czy ja, czy to Chrystus? Jeśli zostaliśmy chwyceni przez Jego życiodajną miłość, przez życiodajną miłość Chrystusa, aby stosować prawdy krzyża do samych siebie, odnajdziemy również poza sobą Jego, to znaczy Chrystusa, jako centrum. Tak nas obejmuje, absorbuje, że nie możemy nic na to poradzić, jak tylko żyć dla niego. Będziemy doświadczać wolności i spontaniczności, społeczności, wzajemnej miłości. Nie będziemy kochać, ponieważ powinniśmy. Nie będziemy służyć, ponieważ musimy. To jest prawne służalcze, związanie. Będziemy kochać, będziemy służyć, będziemy żyć dla Niego, ponieważ nie możemy robić inaczej. Jego nieodparta miłość, która z jednej strony redukuje nas do najniższego poziomu, nas błogosławi z drugiej, że odpowiadamy Mu tak jak kwiaty, które otwierają się, gdy wstaje słońce. Wcześniej położyliśmy szczególny nacisk na myśl z nim. Z nim. Obecnie by... dla niego. Dla niego. Na wstępie księgi objawienia pana Jezusa Chrystusa jest pieśń stworzona przez Sługę Jezusa Chrystusa, znajdującego się na wyspie zwanej Patmos. Była to pieśń. Temu, który miłuje nas, Chrystus jest jej przedmiotem. Jan śpiewał ją pod wpływem nieodpartej miłości Chrystusa. Nie musimy udoskonalać okoliczności, aby uczynić go naszym centrum. Być może wydaje nam się, że bylibyśmy lepszymi chrześcijanami, gdyby warunki, w których żyjemy, były lepsze. Wątpię w to. Znajdujemy się dokładnie w takiej sytuacji, w jakiej nas Bóg postawił i w jakich on chce, aby dawali mu z siebie to, co najlepszego. Jakimkolwiek zestawem obecnie dysponujemy, słabości ciała, smutki, troski, przeciwności, próby w tym wszystkim możemy w radości nieodpartej miłości Chrystusa wznieść tę pieśni chwały. Dla Niego. W salmie w ucisku Ulżyłeś mi. Wydaje mi się, że bez względu na okoliczności, nieodparta miłość Chrystusa, znana w duszy, uzdalnia wierzących do wzniesienia się ponad nie, ponieważ jest utrzymywany przez atrakcyjność miłości żyjącego Chrystusa, który jest ponad wszystkim i kontroluje każdą sytuację. Ten, który umarł i powstał z martwych, czyż nie jest już to wystarczająca przyczyną, wystarczającą przyczyną tego, aby żyć dla Niego? Ten, który umarł i powstał z martwych, jaka potężna dźwignia przenosząca nas w świat, oddania serca i życia Niego, On za nas umarł. W miłości uniżył się do tego wszystkiego, czym my byliśmy. Zszedł na samo dno, aby został za nas uczyniony grzechem. A to wszystko po to, aby nas przywieść do swej błogosławionej obecności, aż na sam szczyt. Jego śmierć zamknęła drzwistemu obecnego złego świata który jest w każdym szczególe a jego zmartwychwstanie otworzyło drzwi do nowego stworzenia jak wiele drodzy współwierzący wiemy o stronie praktycznej tych prawd jego nieodparta miłość oddzieliła nas od śmierci a centrum w naszych sercach przyciąga nas i z nim w radości i błogosławieństwie nowego stworzenia Światłość i chwała nowego żenia świeci na twarzy tego, który kocha nas, który umarł za nas i powstał z martwych, i to jego miłość przymusza nas.